Cześć mordeczki, jesteśmy na bagnach. Miałem się zająć craftingiem, jednak po drodze trafiliśmy na bardzo mocną emisję. I w trakcie tej emisji dostałem questa Last Town Search for the Missing Scout. Na północnej części głównej drogi od bagien musimy znaleźć jakiegoś zaginionego stalkera. I no cóż, mamy tutaj dużo możliwości. Generalnie główna droga, z tego co widzę, to jest ta środkowa, czyli gdzieś w północnej części tutaj powinniśmy znaleźć tego naszego stalkera. I mamy bardzo mało czasu, bo jeżeli na przykład przespałem się postacią, to się okazało, że no cóż, quest został niewykonany, więc musimy się śpieszyć. Ja myślę, że pobiegniemy sobie do kościoła i stąd pójdziemy tą centralną ścieżką, może do tego miejsca, może gdzieś tutaj, może w tym miejscu będziemy szukali, nie? A jak się uda, to jeszcze trafimy o Stasza, który też znajdował się gdzieś tutaj na północy. Z tego co widać, taki mały Staszyk tutaj leży. Stash of Senior Private Proskurin. Czyli to jest Stash, który dostaliśmy po zniszczeniu wioseczki tych wojskowych, więc tu może być całkiem sensowny Stash, nie? Dobrze, więc jeśli chodzi o nasz problem dzisiejszy, to polega na tym, że postać jest zmęczona spaniem, a nie mogę iść spać, bo nie wykonam zadania, więc czas to pieniądz, jak to mawiają, więc ruszamy śmiało do przodu. No niestety jest gruba, gruba tęga noc i będziecie pewnie narzekali, że no, kurde, znowu pikseloza, no nic, nie pomogę wam tutaj, no. Tak to niestety wygląda, YouTube, to jest wina YouTube'a, że on tak działa. Dobra, przygotuję sobie może HP, amunicja, to jest najlepsza na ewentualne tutaj potworki, które się pojawią, a tych pojawi się na pewno sporo. Idę tak troszkę w ciemno, teraz wam powiem szczerze, tak zboczyłem z kursu, nawet nie widzę, gdzie jest kościół. Patrzcie, jestem przy kościele, ale go nie widzę, on jest przed nami. Strasznie mroczny dzisiaj jest dzień. Rzadko kiedy się zdarza taka mroczna noc. Postać jest zmęczona, a też nie mam, kurczę, jakichś pobudzających tych tabletek. Jedyne co, to będę tego energetyka wypijał, nie? Jedyne co mnie może pobudzić, to energetyk. Więc dobrze, że też te energetyki mamy. A tak z innych rzeczy, czy jest coś, co jeszcze tu pobudza? Na szybko tutaj przejeżdżam tymi tabletkami, ale z tego co widzę, to coś mnie pobudza. Caffeine tablets. To możemy jedną tabletkę zużyć. O. Widzicie, i sen mi spadł, więc no to jest jedyne, co mnie tutaj uratuje w tym momencie. Nie jestem za tym, żeby łykać jakieś tabletki, ale nie możemy sobie pozwolić teraz na sen. Minęliśmy kościółek. W nim nie mamy jakby większych tutaj zleceń, więc nawet nie będę do środka wchodził. Zajknijmy sobie tylko, jak daleko jestem. Okej, czyli musimy iść bardziej w lewo. Powiem wam szczerze, że tutaj w Gamma są takie dni, że można nie spotkać ani jednego człowieka i ani jednego mutanta, a zdarzają się takie, że jest po prostu, robią mi z tyłka jesień średniowiecza i jednocześnie są i potwory, i zombiaki, i emisja, i w ogóle wszystko, co się da, nie, połączyć. O shit, o shit. Oj, 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 oj. Leszka, nie we mnie, nie strzelaj we mnie, dzieje. Zmiany magazynu. Jeszcze mnie dziabło, no. Dziadostwo. Nie, 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 zabijajcie mi tu Leszki. Ej. Точно попал. Niepotrzebnie się wychyliłem. Mówię, słyszę jakieś pojękiwania, no i niestety to jest właśnie to, że nie powinno się pójść tam, gdzie nas nie chcą. Dobrze, zobaczmy sobie, co mają. Karty, antyrady. Zombiaki potrafią mieć dobry rodzaj lutu. Bo jak wiadomo, to są stalkerzy, którzy po prostu w wyniku emisji zamienili się tutaj w zombiaczysko. Ale zombiakami trzeba mocno uważać. One są niby nie są takie super niebezpieczne, ale jednak jak już podejdą was dziabną,
to bardzo ciężko jest się z nich uwolnić. Dobra. To opędzlowałem. Kotów na razie nie będę ruszał, bo nie mam czasu. Ścieżką, którą pójdziemy, to będzie ścieżka na zachód. Dla bezpieczeństwa. Nie chcę wchodzić w anomalię niepotrzebnie. To jakieś takie wysokie krzaczory. To są dziwne, bo one czasami się nie podświetlają. A tam leży co? Ktoś zgubił plecaczek? To nie wasz? No nie. Tu już bym się zaczął bardziej rozglądać właśnie za zwłokami tego typa. Ale niby jest na północnej drodze, więc to gdzieś tu. Kurczę. Ani jednego przejścia nie widzę. Gdzie tu jest przejście? Po lewej stronie, gdzieś tędy. Chaotycznie się rozglądam, wiadomo, my mamy tutaj za zadanie znaleźć jednak zwłoki typa, a nie ma tutaj żadnego sygnału. RF Resaver też nam tu niewiele pomoże. Tam coś słyszę. Niebezpieczne tereny, na razie jednak pójdźmy sobie może tędy. Chyba zombiaki słyszę. Ostatnio miałem tu bardzo niemiłe starcie, gdzie z krzaków wyskoczył mi chyba Bloodsuckery i to dwa takie duże bykole. To tędy mam przejść przez tą wodę? Możemy spróbować przejść przez wodę, albo tutaj bardziej w prawo bym poszedł. Też trzeba uważać, bo tutaj na wodzie nie do końca widać tych anomalii, natomiast nie ma aż tak dużo anomalii występujących na wodzie. Uważam, że jeśli na bagnach to powinny być jakieś wiry, coś co nas wciąga, żeby to nie było takie taka przeprawa, taka delikatna. A jednak, żeby mieć tu spory problem. Dobra, i tutaj gdzieś powinniśmy już powoli dostrzegać, więc gdzieś w tym rejonie jest nasz łepek. Prawdopodobnie przy tych ruinach, nie? Tak się spodziewam, że to będzie pierwszy taki punkt, bo to jest jedyny taki północny... na północy wysunięty obiekt. Oho. To jest Leszka? Leszka, może tutaj tak przyświecił. Się lekko przestraszyłem. Że to jakiś demon, który nas oświetla. Stresuje mnie tą lampką. No i gdzie są te ruiny? A ruiny są tam. Czyli troszkę ominąłem. Delikatnie ominąłem, ale patrzmy może właśnie tu przy jeziorku. Gdzieś to ciałko musi być. A nie spodziewałem się, że Stalker jest żywy, nie? Chociaż jeżeli po jakimś czasie było, że quest nie został wykonany, to może jednak będzie żywy typek. Tam jest prąd. Tam coś jest. Jest jakieś ciałko. Kracz, to jest ten gościu, co go szukaliśmy. Okej, czyli jednak on nie żyje, ale nie spodziewam się, że da się znaleźć typa żywego. Dobre rzeczy gościu ma. Grumi kity, dobra amunicja. Patch, mamy tutaj sleeping pillsy, grooming kit. Crutch PDA. Metaminozol ampule, fenantyl. O Jezusie! Jesus fucking Christ, nie podniosłem wszystkiego. Uff. Dziadostwo, kurestwo. Wystraszyłem się i to bardzo mocno. O, dobra, lutujemy dziada. Dobrze, że miałem amunicję zaczytaną. Założoną tą dobrą. Dobra, tu jest troszkę lekkie promieniowanie. Mamy tactical, mamy AK.
pancerz ten sam, co my mamy, więc mi się nie przyda, co najwyżej możemy go zdisassemblować. I weźmiemy tylko to, co jest cenne. Tu bym się zastanawiał nad tą bronią. L85A Tactical, ma bardzo dobry barrel. No niestety Army Rifle jest potrzebny, więc na razie tego nie ruszymy. Ale tą spluwę bym wziął i się zastanowił. Natomiast ta... dużo gorszej jakości, a z amunicją może być problem. Szkoda, że nie ma opcji porównywania. Zasięg 85, handling też gorszy. Damage ma o 1 wyższy, fire rate 650, 680, więc szybciej. Zasięg 1000, tu zasięg też 1000, 1087 wylot, tu jest gorszy, reliability 92 i recoil strength 67, a tu jest 45, więc zdecydowanie ten tactical to tutaj jest lepsza spluwa, plus jeszcze chyba ma jakiś telescopic sight, więc też spoko, nie? Natomiast jeśli chodzi o te spluwki, pistoleciki, no to dla mnie to jest bieda edition. Gdzie ty jesteś, koleżko? Chodź tutaj. On tu jest dla mnie tragarzem tych wszystkich, co widzicie, artefaktów. Ale o dziwo znalazłem coś bardzo rzadkiego. Jest to Phantom Star, co pozwala mi na bycie niewidzialnym. Plus jeszcze jakiś medal znaleźliśmy. Unlucky Charm. Miałem jakiś kolejny wysyp tych wszystkich anomalii. Grapesy, coś... Jeszcze powiem wam szczerze, nie czytałem wszystkich tych rodzajów artefaktów. Nie używam ich, bo nie mam slotów, ale jak sobie już w następnym odcinku wrócimy na spokojnie do... wrócimy sobie na farmę i tam już zdecydowanie pokażę wam 100% crafting, nie? Mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Dobra, ja bym jednak się chyba przespał postacią, więc pójdziemy sobie do tych budyneczków, które są tutaj. O ile łyknąłem te wszystkie tabletki, to... O, musielibyśmy zapalić fajkę. No, to jak wiecie, łyknąłem tabletki to jedno, ale... Jednak postać jest bardzo zmęczona i nie da się tak w nieskończonej. Zapalmy sobie szluga. Szlug jest lepszy niż wódka, nie? I potrzebnie też sprzedawałem te wszystkie szlugi. Wódka jednak ogłupia. Nie pijcie alkoholu. Gdzie jest ten budynek? Kurczę. Tu jest wieża, więc tutaj powinny być te budynki. W miarę czysto. Aż dziwię się, że nie trafiliśmy na żadne dziadostwo. No poza tym jednym, który nam wyskoczył, ale... Chyba trafiłem headshota, plus jeszcze Leszka nam troszkę pomógł, bo... On z tą swoją snajperą to robi robotę i to całkiem niezłą robotę. I teraz tylko, żeby nie wpaść. To jest właśnie najgorszy motyw, bo raz tu byłem, no i śmierć frajerom, bo wybrałem zły dach nad głową. Tutaj chyba się, jak przychodzi emisja, no to nie ma litości. Chyba najbezpieczniejszy jest ten ceglany budyneczek, żeby się w nim schować. Tam coś leży? Nie, to gruz. Gruz. Tak, tutaj było ognisko, więc tu można było się zatrzymać. Jeszcze tylko sprawdzę, czy teren jest czysty. Kamień, myślałem, że to jest jakaś anomalia, jakiś ten... O, skrzyneczka. A w skrzyneczce pusto. Nie poratowali wuja Ravena. No nic, to tutaj chyba będzie dobry motyw, żeby się kimnąć. Też jest skrzynka, jakbyśmy chcieli sobie tu zrobić tymczasowy lokum. Też żeby się przenocować. Tu jest złe miejsce. To jest dobre pomieszczenie. Tak, jest dach nad głową. Jest okienko i chyba to jest najlepszy punkt, żeby się tutaj faktycznie przespać. Czemu ja noszę dwa sleeping buggy? Pytanie za milion punktów. Czy to się opłaca sprzedać? Można sprzedać albo dać na Dura i Mil. No Dura i Mil to są spoko. Durable Textiles. Mil jest najważniejszy. Tych miałem mało z tego, co pamiętam, czyli militarne. Więc jedno bym sobie zdisassemblował. Już tam ciul z kasą. Nie tylko kasą człowiek żyje. O, jeszcze trzy mi wpadły. Mil Spec Textiles. No, one są spoko. Dobra. Zanim pójdziemy spać, zerknę sobie jeszcze tutaj na task listy. Take the PDA to spore. Spłoka.
Czyli spora mamy tutaj, tak? Czyli musiałbym wrócić do Last Dawna. To sobie, znaczy do, Boże, do Clear Sky'a musimy wrócić, więc ja to ogarnę później, ale jeszcze mamy troszkę czasu, więc kimniemy się i spróbujemy dotrzeć do Stasza Senior Private'a. Więc zrobimy dżemeczkę. Przy okazji postać nam się troszkę zregeneruje. Lepsze nóżki, lepsze wszystko. Martwi mnie to, że nie było niestety emisji. Brak sygnału o emisji jakiejkolwiek. Co oznacza, że mamy problem i to spory problem. Zjedzmy sobie potrawkę z chrząszcza i zapijmy sobie buteleczką wody, która też niestety zapasy wody mi się kończą. 7 butelek, a nie, to kupiłem. To kupiłem. Ale było grubo, bo miałem ostatnią wyprawę taką, gdzie niestety tej wody mi zabrakło. I mam taki motyw, że jednak nakupię dużej ilości wody i pogotuję posiłki już jednak troszkę usprawnione. Niby nie było zalecane, żeby to robić, ale ja myślę, że to nie będzie głupie. Też jest taki specjalny field cooking kit, gdzie tam można go buffować, jeśli chodzi o tam jakieś... Goddammit. Nie! Nie, co tu się dzieje? Leszka! Nie! Psy, wszystko mi tu wpadło. Dziadostwo. Mam złą amunicję. No ale to i tak dupa, bo mi Leszka zginął. Cholerne psy. Tak, jeszcze się zatnij. Dziadostwo głupie. Leszka, przyjacielu, dlaczego mnie opuściłeś? Nie, tyle miałeś pięknych chwil ze mną spędzonych. Tyle chwil. Ja nie chcę cię opuszczać, przyjacielu. Spotkamy się w nowym, lepszym świecie. No i tak również bywa. Nie spodziewałem się, że będziemy mieli tutaj szarże wielkich, żarłocznych psów. Niby fajnie, wszystko pięknie, człowiek się może przespać, a tutaj jednak okazuje się, że nie, chwila nieuwagi. No nie ukrywam, że to był niecelny mój strzał i chyba mu sprzedałem headshota, ale to trzeba by było się cofnąć troszkę i się przyjrzeć, czy to faktycznie moja wina, czy to jednak trzy psy naraz go po prostu dziabły i padł. Na początku myślałem, że nasi towarzysze są nieśmiertelni, uwaga, nie są. I ponadto też nie ma co się za bardzo do nich przywiązywać, bo... A tutaj jeszcze się nie przespałem, ciekawe. Nie ma się też do nich co za bardzo przywiązywać, bo przychodzą takie momenty, że trzeba ich, że tak powiem, ustrzelić. Bo po prostu mają gorszy rodzaj wyposażenia i gorszy rodzaj pancerza, tak przynajmniej słyszałem, nie? I najlepiej jest po prostu pożegnać się z nimi, a nie da mu się kulturalnie odmówić, nie wiadomo czemu. Chyba, że ja mam jakiegoś buga. Dobra, więc w takim razie wypijmy sobie butelkę dobrego napoju, niewyskokowego tym razem. Dziadostwo. Tu jeszcze paczki mamy, nie paczki. No właśnie, trzeba uważać na te psy. Słyszę, że one tu są. Albo koty tym razem. Za każdym razem inne rzeczy się tu pojawią. Szczerze, to ja nic nie widzę. Zmieniaj magazyn! Słyszałem jedno warknięcie. A jednak, gdzieś tam szczeka. Gdzieś tam. Nie, Leszka. Znowu ode mnie oberwał. Cholerne psy. Dobra, tym razem się udało. Przyspieszmy troszkę kroku. Widzimy, przed nami jest most, a my musimy iść centralnie na prawo, czyli tam.
Chyba jestem lekko pijany, bo widzę, że zataczam się nawet po kładkach. Jakieś takie dziwne, ciemne te noce się zrobiły, albo baterii już nie mam. Bateria też na wykończeniu, wiecie co, zapalimy sobie to, to będzie troszkę lepiej nam tu doświetlało obszar. Z flarą zawsze lepiej. I tutaj nie będzie bezpiecznie, już tutaj widzę coś lata. Okej, czyli tu mamy ogniste anomalie. Być może mamy tu jakiś artefakt schowany. Nie. Czasami potrafią leżeć tak całkowicie w randomowych miejscach. Tutaj byliśmy dnia wczorajszego. Więc gdzieś tam. Gdzieś za tą wodą. Dokładnie jeszcze kawałeczek mamy do przejścia. Raczej tam nie będzie zbyt bezpiecznie. O właśnie. Było słychać dziadostwo. Przeładujmy jednak na mutanty. Było słychać, ale czy to warknęło, bo mnie widziało? Bo jestem bezpieczniejszy w wodzie. Mam większe pole widzenia. Gdzieś przy tamtych drzewach. Już bliziutko, już bliziutko. Już prawie jestem w domciu. I gdzieś tam. Na wschód. A myślałem, że przy drzewach, a tu mi krzak pokazuje. To pewnie w krzaku jest schowane. Jest, leży coś. Kontenerek mały, co mi tutaj dał? Dwie paczki z Gunsmithing Tool i jakiś Double Action Trigger mechanizm. Liczyłem na coś lepszego, no ale trudno. Czasami się trafi skarb, prawdziwy skarb, a czasami trafi się śmietnik, nie? Nie wiem, co robić z tymi skrzynkami od Gunsmithing Tool. One są sporo warte. Coś biegnie. To Leszka? Leszka mi się tu zapodział. No bardziej bym się cieszył właśnie z tych drug making kity, bo tam są lekarze, którzy to chcą. Nie spotkałem się jeszcze z typem, który by chciał Gunsmithing Tool, natomiast ja to zbieram, nie? Basic Toolsy na pewno chcą, więc Basic Toolsy ja ze sobą tutaj tacham. To mi tam piszcze jakaś świnka. No, a ja teraz muszę z powrotem wrócić taki kawał drogi i przebiegnę sobie przez bagna na Rauszu aż do Clear Sky'a. To już sobie daruję, nie będę wam pokazywał. Dziadostwo. Dobrze, że mam cela. Puch, się przestraszyłem. To chyba za mną szło cały czas. Już tylko zwierzęta usłyszały strzały. No tu wszystko przyleciało. No dobra, moje plany słyszeliście. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie zostawić łapki. Cześć.